Miasto leżące nad rzeką potrzebuje mostów. Zdał sobie z tego sprawę już król Zygmunt August. W tym miejscu w 1573 roku powstał pierwszy stały drewniany most. Miał 500 metrów, wykonany z drewna dębowego. Przez 30 lat służył miastu. Później, w XVII i XVIII wieku, przez Wisłę budowano mosty łyżwowe, utrzymujące się na płaskodennych łodziach. Najdłużej pod koniec XVIII wieku utrzymywał się most Ponińskiego. Tu, przy Bednarskiej, w Komorze Wodnej, w XIX wieku pracowali urzędnicy zajmujący się obsługą mostów, przede wszystkim pobieraniem myta. A tu, w podobnej komorze zaprojektowanej przez Corazziego, po stronie praskiej. Pierwszy poważny most stalowy, Kierbedzia, był gotowy w 1864 roku w tym miejscu. Dziś Warszawa od strony południowej ma most Siekierkowski, a później kolejne. I kolejne. Aż do najnowszego. Mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Ile jest obecnie mostów w mieście? Mało kto wie, że w Warszawie są 62 mosty. Największe z nich, znane wszystkim, są przez Wisłę. I tych jest 8. Pozostałe są nad innymi ciekami wodnymi, takimi jak Kanał Żerański, Kanał Brudnowski, czy różne rowy odwadniające w dzielnicach peryferyjnych. Przypomnijmy, jak w tym miejscu powstawał ostatni z warszawskich mostów. W maju 2009 roku było tu właściwie miejsce na plac budowy. Pojawiły się pierwsze palownice. A już we wrześniu budowa wyraźnie przesunęła się w kierunku samego lewego brzegu. Po przeciwnej stronie, również wbijając ścianki szczelne, przygotowywano teren pod prace fundamentowe. Ta największa wówczas inwestycja miasta dotyczyła nie tylko samego mostu, ale również całej przeprawy, czyli węzłów komunikacyjnych po obu stronach rzeki. Przecież, żeby przyszły most po stronie Bielan mógł połączyć się w nowoczesny sposób z Wisłostradą, Młocinami i Bielanami, musiał powstać węzeł Pułkowa. Pierwsza zima była śnieżna, ale postęp był wyraźny. Część betonów wylano. Tu miejsce wiaduktu nad Wisłostradą. Jeszcze tu wrócimy. Po drugiej stronie rzeki pierwsze filary już były widoczne. Praca przy pokrytej lodem Wiśle nie była łatwa. Czekały już pierwsze stalowe elementy przęseł. Wkrótce miały być kolejno nasuwane na wyłaniające się z szalunków podpory. Wyraźnie widać, że trzy podpory, bowiem konstrukcyjnie budowano nie jeden most, a trzy. Dwoma miał się odbywać ruch kołowy, a trzecim pieszy, rowerowy i tramwajowy. W lipcu stalowe elementy już leżały na podporach w nurcie Wisły, a w sierpniu władze stolicy podpisały największą w historii miasta dotację na projekt drogowy. Była to 375. już umowa na dofinansowanie unijne i wynosiła 374 miliony złotych. Węzeł Pułkowa wyraźnie się zmienił. A tak w tym czasie zmienił się wiadukt nad Wisłostradą. Powstawały kolejne tunele. Po obu stronach rzeki trwały prace zmierzające do połączenia wreszcie przeprawy ostatnimi przęsłami. Płock.
Marzec 2011 roku. Pierwsze z trzech 63-metrowych, ważących około 500 ton przęseł, przybyło tu z Gdyni i ruszyło w dalszą drogę. Kapitanowi Jerzemu Pielacińskiemu droga do stolicy z tą ogromną konstrukcją zajęła tydzień. Przęsło do mostu dotarło pod koniec dnia. Siłowniki dźwigały wielki ciężar przez 9 godzin. W końcu południowa jezdnia została połączona. To już był pierwszy most. Później przypływały Wisłą kolejne przęsła. Ostatnie, północnego mostu tramwajowego, dopłynęło w lipcu i zostało bez problemów umocowane. W lipcu kładziono też pierwsze nawierzchnie na południowej części mostu. W tym czasie powstawały również węzły. Wykańczano 15 wiaduktów o rozpiętości od 17 do 23 metrów. Samych chodników kładziono ponad 8 km, ponad 6 km ścieżek rowerowych. Torowiska tramwajowe o długości blisko 4 km, sieci trakcyjne, tunele. To wszystko zawierało się w lapidarnym określeniu węzły drogowe. No i prace wykończeniowe. W końcu na most wjechało 28 32-tonowych ciężarówek. Po próbie obciążeniowej można było otwierać. 24 marca 2012 roku na most przyszły tłumy z obydwu stron. Największa inwestycja mostowa stolicy ruszyła. Kochani warszawiacy, stało się. Mamy most Marii Skłodowskiej-Curie. Cała ta inwestycja to trzy o blisko 800-metrowej długości elementy przeprawy mostowej. Jezdnia północna, południowa i trasa tramwajowa wraz z ciągiem rowerowo-pieszym. Zostało tu zużyte ponad 10 tysięcy ton stali konstrukcyjnej. I właściwie trudno jest to z czymkolwiek porównać. Ale tymi trzema mostami i 28 innymi obiektami inżynierskimi tej przeprawy trzeba się stale opiekować. Wszystkimi tymi obiektami, tunelami, wiaduktami, przejściami dla pieszych, kładkami zajmuje się Zarząd Dróg Miejskich. No oczywiście i mostem też. Do szczególnych zadań należy konserwacja odwodnień, które ze względu na to, że obiekty te są narażone na czynniki atmosferyczne, między innymi zamarzanie w okresie zimowym, należy odwodnienia tych obiektów czyścić właściwie na bieżąco, tak, żeby żadna woda nie była w stanie tam się zatrzymać. Opieki wymagają również obiekty węzłów komunikacyjnych. Tak dziś wygląda węzeł Pułkowa ze swoimi wiaduktami, tunelami i kładkami. Łączna długość wiaduktów tej przeprawy przekracza 1000 metrów. Niestety, opiekunowie mostów obok codziennych problemów wynikających ze zużycia muszą się borykać z innego rodzaju zniszczeniami, takimi jak mazanie farbą po świeżo wybudowanych obiektach. Graffiti to jest problem olbrzymi. To właśnie jest sprawa beznadziejna, można powiedzieć. Są miejsca, gdzie po wyczyszczeniu natychmiast pojawiają się nowe. Mamy taką łączną pulę wydatków, to jest usuwanie graffiti, plakatów i ogłoszeń. I to jest przez kilka lat, ostatnie tylko 1 000 000 złotych rocznie jest na terenie całej Warszawy. Beztroskie malowanie farbą czy naklejanie ogłoszeń ma swój konkretny wymiar. Wymiar finansowy.
Mosty, a właściwie całe przeprawy przez rzekę muszą powstawać w rozwijającym się mieście. Trzeba o nie dbać. Trzeba je konserwować, żeby rozłożona po obu stronach rzeki aglomeracja mogła normalnie funkcjonować. Tak działa nowoczesne miasto.